być szybcy i wściekli. Jak widzę, czołgi sprawują się jak na razie całkiem dobrze. Nie mamy żadnych większych problemów. Jednak wkrótce pojawi się wsparcie i te problemy się zaczną. W sumie nie wiadomo, przez to, że podstawiliśmy jeden czołg, czy ten jest nasz, czy jeszcze nie, czy już nie. Grupa Tiger jest pomalowana w nasze barwy, więc można łatwo je rozpoznać. W każdym razie powoli i systematycznie podchodzimy pod miasto. O, tam jeszcze kamista. Tak jest, jeszcze jeden z głowy. Niedobitki jak zwykle będą pochowane pomiędzy budynkami. Więc będziemy mieć niemały problem ze zakończeniem misji, tak jak poprzednio. Będziemy musieli szukać tych delikwentów, którzy nie bardzo spieszyli się do umierania. Wychodzimy nieco bardziej na północ, w stronę pagórka, aby mieć lepszą pozycję do strzału, gdyż zbliża się wsparcie przeciwnika. Tak, mówiąc lepsza pozycja do strzału, miałem też na myśli trafianie przeciwnika. A nie budynków. No na przykład takie coś. Budynki w mieście poniekąd stanowią osłonę, no ale z jednostkami przeciwnika, które pozostają wciąż między nimi, trudno się skutecznie chować przed czołgami. Dlatego będziemy musieli być szybcy i wściekli. W ostatecznej fazie ataku. Po raz kolejny popis moich snajperskich umiejętności. Dobrze, że nasz kamista umie strzelać. No w każdym razie pojawił się kontratak w postaci czołgów, tak więc wycofujemy się w stronę dolinki, w której chowaliśmy się przed chwilą. Gdyż będzie ona naszym najlepszym punktem osłony przed T-80 BMP i T-72. Jeśli będziemy mieć farta, to nasze czołgi jeszcze zdążą uszkodzić te mniej opancerzone, czyli BMP i T-72. A jeśli nie, to będziemy mieć przerąbane. Poniekąd. Na szczęście razem z nami jest nas 7 artylerzystów, 21 pocisków RPG. Jak widać, świetnie zbombardowali dosłownie nasze T-80, które już szans z nami nie ma. I do tego wszyscy jeszcze żyją dzięki schowaniu się za dolinką. Dobra, T-72 mamy z głowy, T-80 też się dymi, zostało BMP. Ósemka jest ranna jedynie. Naprawdę mieliśmy tu farta, jeśli chodzi o ten strzał z T-80, gdyż mogło się skończyć nieprzyjemnie dla dużej części naszej drużyny. Pytanie tylko, gdzie to BMP? Tam jakieś stoi.
Semka stoi w miejscu, nie wie czemu. Więc mając jednostki pancerne z głowy, możemy powoli podchodzić pod miasto i szykować się do oczyszczenia go z jednostek, które pozostały. Tam widać chemista jeszcze. I niedobitki biegnące w naszą stronę. Oj, to całkiem sporo. Lufa czołgu nam przeszkadzał oddanie w miarę skutecznego strzału. Choć był on możliwy. No i żeby nie było, to jest to miasto, z którego, w którym zaczynaliśmy naszą grę, z którego wyjeżdżaliśmy na motocyklu. No, jak widać, Sowieci jeszcze nie chcą wymiękać, jeszcze całkiem sporo ich zostało. Rycerz schował się za barykadą. Trafimy? O, pięknie. Dobra, oficera też mamy z głowy. O, a teraz ósemka będzie chciała się wyleczyć, czy nie bardzo? No, jeszcze jeden. Mamy go z tego z głowy. Teraz pytanie, czy jeszcze ktoś się nie ostał. Możemy pozwać nasze jednostki do swobodnego ataku. Niech już czyszczą. Zaryzykujemy to posunięcie. Jest to ostatnia misja, którą zagramy z drużyną. Ostatnią będziemy grać w samotności. Możemy poniekąd zaryzykować życie tych, których jeszcze mamy. KM został. Tam nie. Tutaj. I teraz. O, super. Czyli KM blokował nam zakończenie misji, a więc ostatnia wielka batalia zakończona. Została nam jeszcze jedna misja do zakończenia tego dodatku.